Witajcie kochani w kolejnych stylówkach. Dzisiaj chciałam poruszyć temat stylizacji w stylu safari. Stylizacji w stylu. Styl safari, z czym się Wam kojarzy? Mnie się kojarzy z pustynią, z tropikami, wzorami zwierzęcymi, etnicznymi, ozdobami, z różnymi kolorami, takimi piaskowymi właśnie. Ten styl wywodzi się po prostu ze strojów kolonialnych, ze strojów używanych przez Europejczyków w krajach tropikalnych, szczególnie w Afryce. Stąd też kolorystyka, właśnie beże, biele, ale takie złamane, kaki, zielenie różne, wzory liściowe, przypominające właśnie jakieś dżungle, czy też właśnie wzorki przypominające pustynie, materiały naturalne, szczególnie len, bawełna. To jest najbardziej kojarzone właśnie z tym stylem, a jeśli kochani chodzi o dodatki, to pokażę oczywiście w stylizacjach, ale tak pokrótce. Skóra, plecaki, torby plecione, jakieś takie w stylu właśnie podróżniczym, czy nawet harcerskim będą świetnie do tego pasować. Paski właśnie skórzane też w stylu takim troszkę bardziej siermiężnym, które eksponują więcej tego materiału skórzanego. Styl safari wcale nie musi być aż tak dosłowny, możemy go potraktować troszeczkę luźniej, na przykład może to być miejskie safari, safari nowoczesne, czyli z takimi elementami tylko safari, inspirowane safari, z wzorami w stylu safari. Także zobaczcie, jakie stylówki w tym stylu dla Was wymyśliłam. I pierwsza stylówka będzie inspirowana takim właśnie filmem, który bardzo, bardzo jest w temacie i w klimacie safari. Mianowicie filmem Angielski pacjent. Bardzo polecam tym, którzy nie widzieli. Świetny, świetny film z Ralphem Fiennesem. Między innymi świetni aktorzy, piękne scenerie afrykańskie i właśnie przepiękne stroje z początku XX wieku. Naprawdę polecam bardzo, bardzo. I tutaj zobaczcie, w pierwszej właśnie stylówce użyłam takiej bluzki, która bardzo mi przypomina stylistykę tego filmu i takiego właśnie przełomu wieku XIX, XX, początku wieku XX. Bluzka jedwabna, bez ramion, ale z takim jakby troszkę golfikiem, który trochę nawiązuje do stylu retro i z takimi ładnymi zaszewkami. Ona jest taka półprzezroczysta, dlatego tutaj polecam biustonosz. Bez ramionczek oczywiście, tak jak ja mam tutaj. I do tego świetne, jedwabne spodnie, również właśnie nawiązujące swoim materiałem, taką teksturą i długością, a także w ogóle krojem takim szarawarowym do tego stylu. Do tego proponuję Wam pasek skórzany, taki bardzo widoczny, ten sam pasek, który mam teraz, plecionka skórzana, również jest taki retro i kojarzy się ze stylem safari. No i tutaj możemy zaszaleć z butami, jeżeli macie jakieś bardzo takie turystyczne buty kojarzące się sztyblety, mogą pasować, ale w lecie jest gorąco, więc ja tutaj zaproponowałam takie sandały z zwierzęcym wzorkiem, więc jak najbardziej w klimacie. Druga opcja to te same spodnie do koszuli, zwierzęcy wzorek, która będzie nawiązywać do sandałów. Ta koszula jest bardzo luźna, to jest koszula z H&M-u, taka luźna, ale wiązana w pasie, więc bardzo ładnie podkreśla talię. Nie zdeformuje nam sylwetki, jeśli założymy tą koszulę na wierzch, bo ona się nie nadaje do środka, bo jest właśnie kopertowa i to wiązanie jest na wierzchu, będzie widoczne. Wygodny, leciutki strój, idealny na jakąś przechadzkę w lekki wiaterek nad morzem. Mam nadzieję, że Wam ta stylówka podoba. Dobrze, idźmy dalej. Kochani, jedyna sukienka, którą dzisiaj pokazuję, to ta właśnie, którą mam na sobie i ona do stylu safari nawiązuje takim wzorem dżunglowym. To są takie tropikalne liście, motyle, ćmy i kolorystyka jest również takie zielenie, ciepłe barwy, które będą pasować do tego stylu. Nie jest to takie dosłowne. Rękaw 3/4, ona ma tutaj takie wiązane na rękawkach fajne szarfy szerokie. Jest bardzo, bardzo fajna i pasuje do wielu rzeczy i idealnie, moim zdaniem, pasuje z tym szerokim paskiem, który ją troszkę zbiera i to wszystko wygląda bardziej zgrabnie. No i oczywiście do tego można japonki, sandałki, klapki, co tam Wam pasuje. Nawet bardzo nowoczesne będą się wpisywać w ten styl. Idźmy dalej. Kochani, teraz shorty. Shorty i krótkie spodenki to jest coś, co idealnie zgrywa się ze stylem safari i w zasadzie to jest taki perfekcyjny styl safari, bo takie właśnie spodnie w stylu płóciennym albo krótkie spodenki zawsze były używane właśnie w strojach tego typu. No i więc pierwsze moje spodenki, które Wam tu pokażę, to krótkie spodenki takie beżowe. To jest chyba H&M z wiskozy, tak mi się wydaje przynajmniej.
Bardzo wygodne spodenki z taką szeroką gumą w pasie, co ładnie formuje sylwetkę, z wysokim stanem, związaniem, które też nawiązuje do stylu safari. I do tego zaproponowałam taką liściastą bluzkę bardzo fajnej firmy, którą już kiedyś pokazywałam w którymś holu zakupowym, zapraszam do zajrzenia. Bluzeczka do środka i ona przez te liście też tutaj będzie świetnie pasować do tego stylu. No i możemy do tego sobie włożyć też sandały albo właśnie takie koturnowe buty, jeżeli będziecie w mieście. A jeżeli na rower, no to pasujące trampki, plecaczek i jest gotowy outfit. Bardzo fajny, stylowy, lekki i letni. Drugie podobne spodenki, które już ostatnio pokazywałam, z Primarka, z Tencelu i z takimi fajnymi właśnie retro guziczkami, które nawiązują do stylu safari, dlatego fajnie będzie wyglądać beżowa bluzka, która też w takich piaskowych kolorach jest. Taki siermiężny naszyjnik z kamieni. Te kamienie są takie troszkę nieociosane, tak jak tutaj widzicie, w różnych kolorach. To są takie naturalne minerały, będą świetnie wyglądać właśnie do stylu safari. Bardzo mi się podoba ten styl, nie wiem jak Wam się ta stylowa podoba, ale według mnie jest świetna po prostu. Ta bluzka nie jest aż taka bardzo cienka, ale jak już jest troszeczkę chłodniejszy dzień, spodenki nie są bardzo krótkie, można do tego też założyć właśnie trampki i iść na spacer, jechać na rower. Też świetny, wygodny strój. No i teraz troszkę dłuższe spodnie. Zobaczcie sobie tutaj spodnie takie, które już pokazywałam, szwedy czy też kuloty, bardzo szerokie, takie wyglądające jak lniane. One są z Zary i są świetne, naprawdę przepiękny kolor, idealnie wpasowuje się w stylistykę safari i do tego można właśnie tą bluzeczkę beżową, tą samą, która była do spodenek, też świetnie z tym samym naszyjnikiem i z tym szerokim pasem, do tego właśnie raczej sandały na koturnie, które będą nam sylwetkę wydłużały i rewelacyjny strój. I na deptak, i po mieście, i do pracy, i na każde wakacje w zasadzie. Bardzo fajny, według mnie świetna stylówka. Tu pasowałyby okulary troszkę już, tak szczerze mówiąc, wypadło mi to z głowy po prostu, żeby jeszcze do tych stylówek podokładać okulary słoneczne. Następna stylówa to bardzo sportowa rzecz i tutaj zobaczcie, też styl safari jest bardziej niż w kroju i stylu, zawarty w tych wzorach i kolorach. Leginsy spodniowe, takie z kieszonkami, z gatty, do trampek w panterkę, do tego bluzeczka. Bluzeczka jest właśnie w te liściowe wzory, ona już była wcześniej właśnie do spodenek. Jest troszkę dłuższa, więc nadaje się bardzo fajnie do leginsów właśnie. I do tego możemy sobie wziąć plecaczek, jeżeli idziemy na rower, albo na wycieczkę do lasu. Jeżeli komary gryzą tak jak mnie teraz, to na to taka fajna narzutka w panterkę, która będzie nam tutaj trochę fruwać i odganiać te insekty, świetnie się właśnie sprawdzi na rower albo do lasu. Bardzo fajna, sportowa stylówka. Ja na pewno zabieram to na wakacje, bo to jest jeden z moich ulubionych takich wakacyjnych strojów i wprawia mnie w super sportowy nastrój. O, kochani, ostatnie są takie bardziej plażowe. Tutaj pokażę Wam komplet, który sobie już dawno, dawno na początku wiosny kupiłam. W takie afrykańskie, zwierzęce, trochę liściowe wzory, troszkę taka mieszanka wzorów do opalonej skóry. Świetne dla jasnej karnacji, średnio polecam, bo troszkę to będzie blado wyglądać. Ale ta bluzeczka, taki crop topik zasłaniająca biust z tym hiszpańską falbanką, z tym hiszpańskim dekoltem do jakiejś biżuterii. Tutaj mamy odsłonięty brzuch, ale to jest stylówka na przykład na deptak, na plażę, jak najbardziej można sobie tak pozwolić, jeśli ktoś ma na tyle figurę dobrą. I długa spódnica z rozcięciem, a w zasadzie, kochani, to nie jest do końca spódnica, tylko taka narzutka ze spodenkami w środku. Tutaj w jednym miejscu nawet będzie pokazane, że właśnie jak odchylę troszkę poły tej spódnicy, to pod spodem są takie czarne spodenki wszyte już w całość, więc fajnie, bo jak zawieje wiatr, to nie widać nam tego i owego. A w ogóle pod spodem tego stroju mam kostium kąpielowy, który jest też w stylu, powiedzmy, tropikalnym. I zaraz w następnej stylówce pokażę Wam, zobaczcie, tutaj mam właśnie ten kostium założony tylko z narzutką, czyli to już jest typowo na plażę. Idziemy sobie na plażę w jakimś do tego spodenkach lub właśnie takiej długiej spódnicy i w tej narzutce, a na plaży można już przejść się wzdłuż brzegu w samym kostiumie i takiej narzutce, w jakichś sandałkach albo na bosaka. Sama jestem ciekawa, czy Wy lubicie styl safari i czy macie swoje ulubione
na przykład filmy związane z tymi tropikalnymi i afrykańskimi klimatami. Jeśli macie jakieś do polecenia, to proszę Was bardzo o komentarze na YouTubie. Dziękuję za uwagę, cześć!